jestem w Pędzinie na ulicy Małobąskiej. Dawno mnie tutaj nie było, abyśmy sobie mogli popatrzeć postęp praca, może nie tyle postęp praca, to jakie ciągle występują zmiany organizacji ruchu w ciągu ulicy Małobąskiej w związku z remontem torowiska tramwajowego. A jak widać, no nareszcie mamy otwarte skrzyżowanie na Krasickiego, czyli Krasickiego Szkolna, już tutaj można normalnie przejeżdżać, nie trzeba jeździć objazdem do stadionu, zawracać na rondzie Unii Europejskiej, jechać z powrotem do ulicy Szkolnej, czy też objeżdżać gdzieś aż do ronda przy Sosnowieckiej Żylecie, jadąc od Szkolnej do Krasickiego. Ciągle wyłączony na tym odcinku skrajny lewy pas ruchu. Z tego co tutaj widzę, stąd widzę, ten lewy pas wyłączony zarówno na jezdni w kierunku Sosnowca, jak i na jezdni w kierunku Nerki. Przede mną skrzyżowanie z ulicą Słowiańską. No tutaj ciągle skrzyżowanie zamknięte, a więc nie ma jeszcze tego komfortu jak na Krasickiego, że możemy sobie przez skrzyżowanie przejechać. No i w zasadzie dopiero na wysokości mniej więcej cmentarza komunalnego. No nie, wydawało się, że mamy do dyspozycji dwa pasy. Okazuje się, że jednak nie, bo jeszcze tutaj mamy odcinek, gdzie lewy pas jest wyłączony z użytkowania. No i w zasadzie wyłączony jest on z użytkowania aż do granicy z Sosnowcem. Dopiero w zasadzie na terenie miasta Sosnowca mamy do dyspozycji dwa pasy ruchu. Oh!